Na wstępie pytanie do męskiej części publiczności. Drodzy chłopacy, skarby wy moje, zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być kobietą? To pytanie nie wynika z moich fetyszy, ale z nawiązania do produkcji, którą dziś sobie omówimy. Kampfer, anime wydane w 2009 roku. Wielu recenzentów twierdzi, że tak odmurza widza, że nie warto nawet oglądać. A ja mówię, że współczesna młodzież oczekuje jakichś nowinek, wybuchowych mieszanek podczas oglądania. Kampfer jest na pewno, jakby to ująć, typową haremówką z gołymi cycami, które ogląda się dla zabicia nudy. Osobiście mnie do obejrzenia tego cuda, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, skusił opening, który ukazywał ciacho uciekające przed wielkim pluszakiem. No czy to nie urocze? Ale wkrótce przekonałam się, że nie powinno oceniać się anime po openingu. Wysportowane klaty i cukierkowa muzyczka to nie wszystko. Fabuła po prostu dziwi. Ale nie pozytywnie czy negatywnie, po prostu dziwi. Natsuru to młody licealista z Japonii, który nie grzeszy inteligencją, po prostu jest kretynem. I wcale tutaj nie wyolbrzymiam. Według niego, gdy dziewczyna zaprasza go na randkę, jest to tak naprawdę tajna misja polegająca na szpiegowaniu wroga. No serio? Kontynuując. Pewnego dnia budzi się jako dziewczyna z wielkim biustem. Tak, musiałam to dopowiedzieć. W końcu to też podlega pod ecchi. Pluszowy tygrysek z kolekcji rozprutych zwierzątek mówi mu, że został wybrany przez moderatora na kampfera i musi bezwzględnie walczyć z innymi takimi jak on. Ta nazwa moderator nigdy nie została jasno wytłumaczona, więc przyjmijmy, że to taki boss, który nad wszystkim czuwa. Ważną kwestią jest, czemu główny bohater stał się babą. Czy to nieoczywiste? Bo tak, bo kampferami mogą być tylko kobiety. A potem wszyscy się dziwią, że większość bohaterek jest homo albo że chłopacy przypominają gejów. Równouprawnienie już dawno mamy! Następnie nasz nowicjusz wychodzi do szkoły. Udało mu się na pewien czas ogarnąć działanie bransolety, która sprawia, że zmienia płeć. Po drodze spotyka swoją wielką miłość, Sakurę Kaede, uroczą dziewczynę, niech was to nie zmyli, która przyjaźni się z Natsuru, ale ten nigdy nie będzie jej chłopakiem, jak już to ewentualnie dziewczyną. Bowiem Kaede zakochuje się w żeńskiej formie chłopaka, gdy ten ratuje ją przed napastnikiem. Jak się później okazuje, przyszłą towarzyszką bohatera, Akane, wyszczekaną i niewychowaną kampferką. Ale gdy wraca do normalnej formy, jest strachliwą i nieśmiałą dziewczyną nietolerującą przemocy. No ale zmiana! Teraz nadszedł czas na, moim skromnym zdaniem, najbardziej kontrowersyjną postać z całego anime. Shizuku Sengo, przewodniczącą samorządu uczniowskiego i jedną ze szkolnych gwiazd, która lubi zmieniać drużyny. I tu nie chodzi tylko o pole bitwy. W pełnej okazałości widzimy ją podczas walki, którą toczy z dwojgiem innych bohaterów. Ale jak przystało na wzorową uczennicę, gdy zadzwonił szkolny dzwonek, posłusznie wróciła na lekcję, a rozwałkę dokończyła po szkole. I to się nazywa klasa! Ta bohaterka myśli zarówno głową, jak i klatką piersiową. Musi być jakiś łatwy skład. To właśnie za sprawą tej mrocznej laluni Natsuru zostaje przeniesiony do żeńskiej części swojej szkoły. Jako pierwszy z klasowych z boków zaszedł tak daleko. Jednak jest bardziej przerażony niż podniecony. Co do pani przewodniczącej, czerwonej kampferki. Jej inteligencja sięga najdalej, gdyż jako chyba jedyna chce dowiedzieć się banalnej rzeczy. Czemu wszystkie kampfery muszą walczyć? Ciut słabe jest to, że odpowiedź na to pytanie jest równie banalna. Bo to jest wojna! Ostatnią niecnotką z tej haremówki jest przyjaciółka z dzieciństwa naszego przygłupa, Mikoto, znakomita podróżniczka i fanatyczka kary. Połączenie tego wszystkiego jest tak chaotyczne, że raz całkowicie skupiasz się na wątku bitewnym, a raz na samym harenie, który zresztą rośnie w szybkim tempie, a na końcu i tak niczego się nie dowiadujesz, bo wszędzie już pokazują tylko miłosne podchody wszystkich ze wszystkimi i zachlane w trupa pluszaki. To anime jest z tak zwanej kategorii zmarnowanego potencjału. Zbyt dużo nagości, a za mało fabuły. Kiedy przedawkuje się z jednym, to produkcja traci już dobry smak. Ale by tylko nie hejtować, powiem, że kamfer ma swój osobisty urok. Gdy ma się doła, to jest to najlepsze lekarstwo. Pokazane nieogarnięcie sprawia, że człowiek zaczyna się śmiać i zaraz wstaje na nogi. Lecz poza tym polecam obejrzeć tą perełkę tym osobom, które mają dużo wolnego czasu i brak pomysłu na zajęcie. To tylko 12 odcinków. Piękna opowieść. 7 na 10. Bye bye!